przygotować się. Za chwilę zaczynamy trening. Masz już? Myślę, że wszyscy już powinni być na miejscu. Witam na kolejnym treningu. Jest to ostatni trening przed świętami. Spotkamy się dopiero po świętach. Ja we wtorek pracuję zaraz po świętach, więc spotkamy się na pewno na treningu w środę. Zresztą jeszcze o tym będę pisał. Stajemy na zbióreczkę. Osum bidaci. Hej. Os. Stajam. Fokusowo. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddycham. Kemo. Szamieni rej. Os. Szamieni rej. Os. Kani rej. Os. Kieroco. Rej. Os. To zaczniemy od króciutkiej rozgrzewki. Ja liczę, że wy już jesteście po wstępnej rozgrzewce, tak żebyśmy się tylko troszeczkę poruszali i zaczniemy sobie normalny trening. Zaczynamy łapki i luźno biegniemy. Pamiętamy, że ręce pracują. Ok, wystarczy. Luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie kolano. I moja ręka. Shiro. I Hidar. Shiro. I ręka za łokieć. Naciągamy bark. I zmieniamy. Druga strona. I obie ręce moje. Ej, Shiro. Ok, kamaje. I luźno wymachy nóg. Ej. I pamiętaj, żeby kolano było prosto. Trzy. Go. Rok. Sieć. Patrz. Kół. Czuł. I zmieniamy nogę. Eć. I. Sam. Si. Po. Rok. Sieć. Patrz. Kół. Czuł. I luźno biorę. I w drugą stronę. Jeśli mamy parę, to przodem do siebie, jeśli nie, to sami to robimy. Staramy się, wyginamy tu do mostka i obracamy się wokół własnej osi. I wystarczy, stoimy tyłem do siebie i skręcamy się, płaszczymy łapki. Wystarczy.
Wykrok do przodu. Noga jak najbardziej w tył. Teraz odpychamy kolano. Tułów prosto. Dociskamy biodro. I zmieniamy. Druga noga. Jak najbardziej w tył. Dociskamy. I wstajemy do góry. I luźno biodro. I w drugą stronę. Kamaje. I robimy w połuku kolano na zewnątrz. Ja tylko przypomnę, żeby się nie kolebać, nie spadać do tyłu. Uginamy kolano i pracują same biodra. Noga ugięta, ręce trzymamy i liczyć. I san, si, tu, rok, syć, hać, piu, ciu. I zmieniamy. Druga noga, ginamy kolano, idź. I san, si, tu, rok, syć, hać, piu, ciu. I luźno biodra. I w drugą stronę. Jeszcze raz wykrok. Teraz robimy kolanko do środka. I liczę. Ić. I. San. Trzy. To. Krok. Syć. Hać. Tu. Tu. I zmieniamy. Druga noga. Ić. I. San, si, tu, rok, syć, hać, tu, tu. I luźno biodra. Drugą stronę. I jeszcze raz wykrok, wymachy. Przypomnę, żeby kolano było prosto, palce w górę. I liczyć. I. San, si, tu, rok, syć, hać, tu, tu. I zmieniam nogę, ić, i, san, si, tu, rok, syć, hać, tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. I myślę, że tyle wystarczy, jeśli chodzi o tą krótką rozgrzewkę. Z tego, co policzyłem, to dzisiaj jest nasz chyba 14 albo 15 trening. To tak śmiesznie zleciało, że tyle czasu już jesteśmy poza dojo, ale ja cieszę się i gratuluję wszystkim tym osobom, które są na każdym treningu i ćwiczymy razem. Mam nadzieję, że ta nasza wspólna nauka nie pójdzie na marne. Powtórzymy sobie od początku te podstawowe rzeczy, tak żeby wszyscy mogli ćwiczyć, również ci, którzy dopiero zaczynają z tymi podstawowymi stopniami, niższymi stopniami, ale dla wszystkich też się te powtórki przydadzą, bo utrwalanie swojej wiedzy, utrwalanie swoich nawyków, swoich ruchów, wykonywanie powtórzeń powoduje pewną pamięć mięśniową i później już nie musimy myśleć o tym, żeby technikę wykonać w taki sposób, tylko po prostu ją wykonujemy. Na tym między innymi polega kwestia nauki metodą powtórzeniową. Potem już nie kontrolujemy tego, nie ma takiej potrzeby, wykonujemy. Przypomnę zenku cudaci, kolano ugięte z tyłu, staramy się, żeby stopa była jak najbardziej na wprost. Zwracać uwagę na to, żeby kolano z przodu było nad palcami, jak z góry popatrzymy, to tej stopy naszej nie widać. Wtedy jest właściwa
pozycja zenku tsudachi. I zrobimy sobie parę technik w zenku tsudachi. Do tyłu zrobimy gedanbarai. Do zenku tsudachi. I przechodzimy do przodu, robimy gyaku zuki, czyli uderzenie przeciwną ręką do nogi. Przejście, koniec techniki, koniec pozycji. Chciałbym, żeby na to zwracać uwagę, żeby przy każdym ruchu robić wydech. U mnie jest to ciężko do zrobienia, ale chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że każdy jeden ruch to jest tak, jakbyśmy gasili taką świeczkę na torcie, tak? Szybki, dynamiczny ruch, tylko wtedy ta świeczka zgaśnie. To samo tutaj, zrobienie tylko dynamicznego ruchu, wydechu powoduje, że ta nasza technika jest mocniejsza, bo siła to jest prędkość razy masa. Jeśli nasza masa się nie zmienia, będziemy zwiększali szybkość wykonania, tą prędkość wykonania naszej techniki, to wtedy końcowy efekt będzie o wiele większy. I stoimy w zenku tsudachi i robimy do przodu, pamiętając o tym, że nogi poruszają się po łuku, a ręce po linii prostej, tak? I robimy edge. I san. I shiro. Edge. I san. Będziemy robili tylko po 3 razy. Mamy takie warunki, że moglibyśmy spokojnie 5 razy zrobić, ale mam świadomość, że nie wszyscy mogą mieć tyle miejsca. Dlatego będziemy robili tylko i wyłącznie po 3 techniki. Tyle wystarczy, żeby sobie zrobić te przejścia, przypomnieć i powtórzyć. Teraz będziemy robili technikę oizuki w zenku tsudachi. Przeciwna ręka, biodro zamknięte. Ta sama ręka, biodro jest otwarte, kolano jest lekko ugięte po to, żebyśmy mogli wypchnąć biodro i zrobić gyaku zuki. I teraz robimy oizuki. Edź i sa i shiro. Edź i san. Pamiętając o tym, żeby przy przechodzeniu nie pochylać tułowia i potem się prostować, tylko staramy się to wykonywać tak, jakbyśmy przenosili środek ciężkości z jednej nogi na drugą. Tułów musi być równo. Nie możemy się pochylać. Kolejna technika, którą sobie powtórzymy, to jest gedanbarai w zenku tsudachi. I do tego zrobimy już gyaku zuki. Na dwa tempy. Edge, gedanbarai, kolano, mi, biodro, gyaku zuki. I robimy edge, ni, edge, ni, edge, ni, i shiro. Edge, ni, edge, ni, edge, ni. Ok. Chcę przypomnieć, że wykonywanie powoli technik powoduje, że zauważamy więcej elementów. Mamy więcej czasu na zwrócenie uwagi na wszystkie te drobne rzeczy, te drobne elementy, które składają się na całą doskonałą technikę. Dlatego nie starajcie się robić jak najszybciej, bo to nie prowadzi do właściwej mety. Będziecie szli do przodu, będzie się tak wydawało, że to jest dobrze, a potem ktoś wam powie, zauważy, że tu robicie błąd, tam robicie błąd i trzeba będzie dużo czasu poświęcić na to, żeby oduczyć się tych złych nawyków. Teraz robimy, oczywiście, blok szybko, technikę szybko, ale ja nie chcę, żeby to było, że robimy dwie techniki bardzo szybko. Teraz agyuk, pamiętając o tym, że robimy dwa bloki, kolano lekko ugięte, przy gyaku zuki robimy wypchnięcie bioder. I liczę. Edź, ni, gyaku zuki. Edź, ni, edź, ni, i shiro. Edź, ni, edź, ni, edź, ni, ok. Powtórzymy sobie jeszcze przejścia z pozycji zenku tsudachi do pozycji kibadachi i zenku tsudachi do koku tsudachi. A więc stajemy w zenku tsudachi, kamae trzymamy, tempo idź, przejście do kibadachi. Proszę zwrócić uwagę, że się nie podnosimy, nie opadamy w dół, biodra mają być wypchnięte, plecy wyprostowane. Poruszamy się
poruszamy się na jednej linii. I robimy. Et zenku sudaci do kibadaci. Ni do zenku sudaci do przodu. Et do zenku sudaci. Przejście. I znowu kibadaci. Et ni zenku sudaci. Mamy trzy przejścia, tyle starszy. Kibadaci. Et zenku sudaci. Ni do tyłu. Et kibadaci. Ni. Zamieniamy nogi. Et kibadaci. I zenku sudaci. Eć do tyłu. Kiba dać. I zenku sudaci. Jeszcze raz. Eć. I. Eć. I. Pamiętając o tym, żeby nie pochylać tułowia. To samo zrobimy z koku sudaci. Z zenku sudaci przejście do koku sudaci. Z koku sudaci do zenku sudaci. I do tyłu będzie to samo. I do zenku sudaci. Tułów wyprostowany i do koku sudaci. Jedź. Pamiętając o tym, żeby kolano było na wprost i drugiej nogi kolano 90 stopni. I do zenku sudaci. Jedź. I shiro. Jedź. Tu teraz jest łatwiej postawić nogę. I do zenku sudaci. Zmieniamy nogę. Koku sudaci, eć. Ni, zenku sudaci. I shiro, eć. Koku sudaci. Ni. I jeszcze raz. Eć, koku sudaci. Ni, zenku sudaci. Shiro, eć. Ni. Jeszcze taka ważna rzecz. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że tutaj nie ma takiego tupania. Cały czas trzymamy kontakt z podłożem. Nie możemy stracić kontaktu z podłożem przy przejściu. Ta nasza noga cały czas się sunie. Gdybyśmy nie patrzyli, nie widzieli i będzie gdzieś koniec naszej drogi, ścieżki czy sali, to kiedy robimy taki ruch, to po prostu tam lecimy. Natomiast kiedy trzymamy nogę, to nasza stopa będzie w stanie zobaczyć, że tamten element jest brakujący. Nie postawimy tej nogi. Poza tym w tym momencie mamy bliższą drogę do postawienia, do przeniesienia ciężaru ciała. Teraz, kiedy tą nogę mamy podniesioną, to łatwiej nas jest podciąć, łatwiej nam stracić równowagę, bo ten środek ciężkości jest podniesiony do góry. Powtórzymy sobie całe wymagania na piąte Q, bo tak sobie to dzisiaj zaplanowałem i zobaczymy, co nam, na co nam czas pozwoli. I chciałbym, żebyśmy sobie zrobili właśnie teraz powtórzenie tych wszystkich elementów z piątego Q. Także stajemy w zenku sudaci, będziemy robili po trzy techniki, pełne wymagania, tak? Do przodu robimy sanbonzuki, pamiętając o tym, że kolano, Biodro pracuje. Kolano nie pracuje w ten sposób, tylko kolano pracuje przód, tył. W ten sposób. Raz, wypychamy. Dwa, poziomy uderzenia. I liczę. Ej. Ni. Trzy uderzenia. San. I shiro. Każdą jedną technikę robimy kimę. Nie tylko ostatnią, albo pierwszą. I liczę. Ej. Ni. San. I do przodu robimy Age Uke Gyaku Zuki. Ech. Ni. San. Shiro. Ech. Ni. San. Zrób sobie po kroczku do przodu. Będę robił takich kilka sekund przerwy między kolejnymi technikami, żebyście mieli czas sobie znaleźć miejsca albo się przestawić, bo może ktoś ma tylko miejsca na dwa ruchy. Jeśli na dwa przejścia do przodu, to robi dwa trzecie do tyłu i potem znowu robi do tyłu i dwa do przodu i wyjdzie na to samo, tak żebyśmy sobie mogli porobić właśnie całe te trzy przejścia. Kolejna technika to jest Uchi Uke Gyaku Enpi Uchi. Chcę tylko zwrócić uwagę, że tutaj nie łokieć prowadzi. Tak jakbyśmy robili tsuki.
ten element i przekręcamy. Dłoń jest ustawiona w ten sposób, nie tak, tylko bokiem, tak? I liczę. Ech. Ni. San. Shiro. Ech. Ni. San. Ok, kolejna technika. To jest Sotouke, Yoko Empiguchi do Kibadachi, przejście do Gyakuzuki Zenkutsudachi. Teraz robimy tylko tą formę Sotouke, Yoko Empiguchi Gyakuzuki. W ten sposób. Jeśli ktoś ze starszej grupy ma ten nawyk, żeby tu robić Urakenuchi, to też nie jest źle. Natomiast te niższe stopnie chciałbym, żeby robiły Sotouke w Zenkutsudachi, blok przejściowy Empi w Kibadachi, zwracając uwagę na to, że było Kibadachi, Empi i przejście Gyakuzuki w Zenkutsudachi. Zenkutsudachi i robimy. Ważna jeszcze rzecz, przypomnę, że tutaj przestawiamy przednią nogę. Nie przestawiamy nogi tylnej. Ja już to tłumaczyłem ostatnio, jeszcze raz przypomnę. Kiedy przestawiamy przednią nogę, to nasz ciężar zwiększa się w momencie przejścia do przodu. A więc tak jakby nasza masa, która się przesuwa do przodu, była większa. Wtedy nasza siła będzie większa. Kiedy będziemy robili przestawienie nogi z tyłu, to przenosimy środek ciężkości na nogę do tyłu. I ten ciężar nasz się zmniejsza. Mimo to, że ważymy tyle samo, ale to jest tak, byśmy stanęli na dwóch wagach i w pewnym momencie przenieśli ciężar na jedną nogę, a na drugą nogę. To nie będziemy ważyli tyle samo na obu wagach. Zwrócić na to uwagę. Przestawiamy przednią nogę. Zenkutsudachi. Robimy dalej. Ex. I. San. Shiro. Ex. I. Ok. Kolejna technika. To jest Shutouke Kizami Maigiri Gyakuzuki. Tak jest wpisane i tak będziemy robili. Kontrolujemy, to są nasze ręce, nasze nogi. Musimy zwrócić na to uwagę, żebyśmy wykonywali to, co jest zadane, a nie to, co nam się w tym momencie przypomni. To jest Kihon. Musimy dokładnie wykonywać wszystkie te elementy. Shuto w Kokutsudachi, Kizami i Gyakuzuki. Ja wiem, że tutaj będzie się troszkę myliło z Gyaku no Kite, to też nie jest zbrodnia, jeśli będzie wykonane Gyaku no Kite, bo to jest ten sam ruch do przodu, tylko jest inaczej ułożona pięść. I robimy. Ex. Ni. San. O, właśnie o tym mówiłem, to są takie nawyki. To nie jest wielki błąd, bo technika jest identycznie wykonana, różni się tylko końcowym elementem wykonania samej techniki. Shiro. Ex. Ni. San. Ok. I kolejna technika to jest Haitouchi w Zenkutsudachi. Ja przypomnę, że Oizuki w przejściu w Zenkutsudachi, Haito to jest to samo, jakbyśmy uderzali Oizuki. Końcowy element jest otwarcie dłoni, uderzenie wewnętrzną częścią krawędzi dłoni. Ta powierzchnia nazywa się haito, dlatego robimy haito uchi, cięcie kantem, wewnętrznym kantem dłoni. Zenkutsudachi i robimy. Ni. San. Shiro. Ni. San. Ok. Kolejna technika to jest maegeri w Zenkutsudachi. Pamiętając o tym, ja stanę bokiem, żeby to nie wyglądało do maigeri, po pierwsze, że te ręce idą na bok, po drugie, że pochylamy głowę i próbujemy zrobić ten ruch. Normalnie maigeri w pierwszym momencie nic się tutaj w naszym tułowiu nie zmienia. Kolano, teraz dopiero robimy wypchnięcie biodra i noga musi wrócić. To nie jest, że najpierw pochylamy tułów i staramy się wyprowadzić tą nogę. Tu jak najszybciej. Mięśnie brzucha bardzo dużą rolę odgrywają przy wykonywaniu techniki nożnej, techniki maigiri.
bo musimy ściągnąć kolano, wtedy dopiero jest ruch biodra do przodu. Kamae i robimy. Ec. Ni. San. Mowatę. Ec. Ni. San. Mowatę. Kolejna technika to jest Kizami Maigiri Maigiri. Robiliśmy chwilę wcześniej z pozycji Koku Tsudachi Kizami Maigiri. To w Zenku Tsudachi jest to jeszcze trudniejsze, bo przy Koku Tsudachi 70% ciężaru powinno być na nodze z tyłu. Natomiast przy Zenku Tsudachi jest większy ciężar. 70% ciężaru jest na nodze z przodu. Więc my nie możemy zrobić tego ruchu i próbować podnieść nogi. My mamy krótszą pozycję. Staramy się zrobić na wysokość pasa. Nie wymagam więcej. Nawet powiem, że jest to niepotrzebna próba wykonywania tych technik. My mamy zatrzymać partnera. Najłatwiej jest trafić partnera w korpus, a więc wystarczy ta technika. I nie robimy z długiej pozycji, tylko z krótkiej pozycji. Kizami Maigiri. Maigiri. I skracamy pozycję do pozycji krótkiej. Kamae. Eight. I cofnąć się troszkę, bo na pewno nie macie miejsca. San. Dynamiczniej, mowa te. Edź. I cofnij się do trzeciej techniki. San. Ok, mowa te. Tutaj kopnięcia Yokogeri będziemy wykonywali już w pozycji Zenku Tsudachi. Ja tylko jeszcze krótko przypomnę samą zasadę wykonania techniki. Zenku Tsudachi, tak jakbyśmy przechodzili do Kibadachi, do Yokogeri Kekomi, musimy wypchnąć biodro. Przestawiamy, wypychamy nogę, noga wraca, przestawiamy się do pozycji Zenku Tsudachi. Tak jakbyśmy byli w Kibadachi, to jest ten sam element. Ten sam element. Musimy przejść do tego samego momentu wykonania. Stań na chwilę. Daj rękę. Stań w pozycji. Jeśli chodzi o Yokogeri Kekomi, technika wbijająca, wyciągamy kolano, wbijamy technikę. Natomiast jeśli chodzi o Yokogeri Keage, to nie pchamy bioder do przodu, tylko staramy się wykonać podbicie nogą do góry. Taka jest różnica między poszczególnymi technikami. Zenku Tsudachi i robimy Yokogeri Kekomi ze zwróceniem uwagi, żeby zatrzymać tą nogę. Wypychamy biodro do przodu. Edź. I stopa. Sam. Mowa te. Edź. Ni. San. Mowate. Yokogeri Keage, przypominam, podbijamy stopą do góry, tak? I robimy. Ni. San. Mowate. Edź. Stopa. Ni. San. Mowate. Kolejną technikę to mamy technikę Mawashigeri. Mawashi, czyli po łuku. Tu kolano nie przekracza naszej osi. Kolano dochodzi do osi. Przekracza tą oś stopa, tak? Zenku Tsudachi to może tak. Ja zrobię, a Kuba będzie mówił co. Chwilę odsapnie. Kamae. I robimy Mawashigeri. Na poziom pasa. Więcej nie, wysokości nie trzeba. Kamae i jedziemy. I. San. Mote. Edź. I. San. I mote. Kolejna technika to jest technika
Ura Mawa Shigeri. Przypomnę, to jest połączenie techniki Yokogeri i Mawa Shigeri, technika Yokogeri, technika Mawa Shigeri, a my wyciągamy tą nogę jak do Yokogeri i od drugiej strony zataczamy kółeczko. Próbować robić dynamicznie ten ruch tutaj i kopiemy albo piętą, albo podbiciem stopy w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Po uderzeniu, po trafieniu piętą, ta technika jest troszeczkę mocniejsza. Sama pięta jest mocna i mniejsza powierzchnia uderzenia jest, bo to jest sama pięta. Natomiast podbiciem stopy, znaczy spodem stopy, to ta powierzchnia się rozkłada. Jest większa, więc ta siła rozkłada się na całą powierzchnię. I robimy powoli Ura Mała Shigeri. Kamae. I liczę. Ec. Ni. San. Mote. Ec. Ni. San. I Mote. Kolejna techniki Ushirogeri nie przećwiczyliśmy sobie. Zrobimy ją sobie na oddzielnym treningu. Ale robiliśmy jeszcze kombinację Maegiri, Mawa Shigeri z międzykrokiem. To teraz Kuba zrobi Maegiri, Mawa Shigeri. Tak samo jak robimy Maerengeri, czyli robimy krótką, długą pozycję. Tak samo tutaj jest Maegiri, Mawa Shigeri. Skracamy i robimy technikę podwójną. Kamae. Eight. Raz, dwa. I. Mawa te. I teraz będzie na drugą nogę. Eight. I. Mawa te. I zostało nam do wykonania Shiho Uraken Uchi. Przypomnę, Uraken, technikę Uraken Uchi robiliśmy. Shiho w cztery strony, ze zwróceniem uwagi na to, że robimy blok przejściowy. Pozycja powinna być wyprostowana. Uderzenie jest, ręka kończy się w punkcie, tak jakbyśmy robili uderzenie Oizuki czy Yakuzuki. Wszystko uderzamy. Uderzamy w jeden punkt. Kamae, znaczy joj. I robisz. Ech. Ni. San. Si. I do joj wracamy. I teraz na drugą stronę. Ech. Ni. San. Si. I wracamy do zenku cudaci. To tyle jeśli chodzi o wymaga. Tak, do joj. Wracamy do joj. Zenku cudaci, wracamy do joi. To tyle jeśli chodzi o wymagania na piąte Q. To zrobimy sobie łyczek wody, bo to już jest ten czas. Wracamy na miejsca i zaczniemy sobie przerabiać wymagania na czwarte Q. Pierwsza technika to jest Sangonzuki. To sobie pominiemy, bo to już wykonywaliśmy. Ja chciałbym, żebyśmy skupili się na tych elementach, które są nowe. Kolejna technika to jest Ageuke Yakuzuki, Agoenpiuchi czy Maenpiuchi. Jest to bez znaczenia, jaką technikę wykonamy. Ageuke, Yakuzuki, czy zrobimy w ten sposób, czy w ten sposób. Jest to bez większego znaczenia. Chyba że ktoś sobie zażyczy, żebyśmy robili do góry Agoenpiuchi, czy Maenpiuchi, Mawashienpiuchi, bo to też w ten sposób można określić. Wtedy należy wykonać dokładnie tą technikę. Należy wiedzieć, jaka jest
jaka jest różnica między jedną a drugą techniką, tak? Mawashi, po łuku, natomiast to też jest po łuku, ale to jest Agoenpi Uchi. To jest technika wznosząca do góry. Pamiętając o tym, żeby pięść nie była w ten sposób ułożona, tylko w ten sposób, ja już to tłumaczyłem, to jest naturalne ułożenie naszej ręki i starać się, żeby nie przechylać tułowia i nie uderzamy na bok, bo tu wtedy patrząc na wprost jesteśmy odsłonięci. Robimy blok, robimy gyakuzuki i empi, robimy w ten sam punkt, który wykonujemy technikę gyakuzuki. Zenku Tsudachi powoli. Eits, ni, san. Eits, ni, san. Eits, ni, san. Ishiro. Eits, ni, san. Eits, ni, san. Eits, ni, san. Ok? Kamae. Kuba zrobił akurat Agoenpi Uchi, Mawashienpi Uchi. Obie techniki są prawidłowymi technikami, jeśli chodzi o kwestie wymagania, tylko trzeba wiedzieć, jaka jest różnica między jedną a drugą techniką. Wtedy będzie to świadczyło tylko o Waszej wiedzy, o Waszym wyższym poziomie wyszkolenia, a nie uczeniu się niepotrzebnych ruchów na pamięć. Soto uke, yoko enpi uchi, uraken uchi. Soto uke, yoko enpi uchi, uraken uchi. Tyle jest wymagania, ale my sobie jeszcze dzisiaj dodamy gyakuzuki. Soto uke, yoko enpi uchi, wkiba dachi. Kizami uraken uchi, gyakuzuki do zenku tsudachi. Kamae, ilice, ets, ni, san, ets, ni, san, ets, ni, san, ishiro. Ets, ni, san, ets, ni, san. Ok. Trzeba pamiętać o tym, żeby rozumieć samą tą kombinację, jaki rytm wykonywać, żeby to nie było raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, bo ten rytm jest troszeczkę inaczej. To się dzieli na etap. Najpierw jest blok, potem zatrzymanie, potem robimy kontr, tak? Tą kontrę można sobie wykonać w różnym tempie. Zazwyczaj jest wykonywana na dwa tempa. Po bloku jest empi, zatrzymanie, uraken, gyakuzuki. Kolejna technika, która jest nową techniką, to jest mawashi shuto uchi, gyaku haito uchi. Bo pominiemy sobie shuto uke, kizami, maigeri, tą kombinację robiliśmy. Natomiast mawashi shuto uchi, gyaku haito uchi. To jest to połączenie, robiliśmy shuto uchi, robiliśmy haito uchi. Tu trzeba tylko pamiętać o tym, że jest mawashi shuto uchi, gyaku, czyli przeciwną haito, wewnętrzna, zewnętrzna część dłoni uderza. Zenku Tsudachi i robimy ets, ni, ets, ni, ets, ni, ishiro, ets, ni, ets, ni, ets, ni. Ok. Pamiętając o tym, że gdyby tu na środku był patyk, to za każdym razem ta nasza dłoń powinna przejść minimalnie za jego oś, tak? Obojętnie w którą stronę. Nie do osi, tylko minimalnie za oś. Trafienie jest w punkt, natomiast cięcie jest minimalnie za tą oś, którą mamy w kierunku ataku. Tu sobie poświęcimy troszeczkę czasu na shiho enpi uchi, bo techniki kopnięć wykonywaliśmy już dzisiaj. Ja chciałbym, żebyśmy przerobili te nowe elementy. Shiho enpi uchi. To można wykonać na trzy sposoby. Nawet na więcej, ale na trzy takie grupy sposobów. Pierwszy element to wykonujemy enpi uchi jako technikę, tak jakbyśmy robili oizuki, tak? Enpi, 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 enpi. Można wykonać
jako gyaku enpi uchi. Po przejściu będziemy wykonywali technikę gyaku enpi uchi i można wykonać uderzenia enpi w taki sposób, że robimy enpi do przodu, w bok i do tyłu, do kokutsudachi. Te trzy sposoby sobie za chwilę przerobimy, tak? Robimy mawashi, enpi uchi, przednia noga, przednia, znaczy ręka do przedniej nogi, tak? I robimy echi, ni, san, si i wracamy do yoi. Na drugą stronę echi, ni, san, si i wracamy do yoi. Teraz robimy gyaku. Gyaku robimy teraz, tak? To zrobimy tak, bo nasz psiak rozrabia. Trzeba go uspokoić. Robimy gyaku enpi uchi. Echi, ni. Ta, która uderzała, san, robi blok, si. I wracamy do yoi. I jeszcze raz robimy. Ech. Mawashi gyaku. Ni. San. Si. W ten sposób robimy. Przeciwna ręka do nogi. Teraz na drugą stronę. Powoli. Ech. Ni. San. Si. I wracamy do yoi. To jest drugi sposób. I teraz trzeci sposób. Pierwszą technikę robimy ago enpi uchi. Teraz robimy yoko enpi uchi do kibadachi. W drugą stronę yoko enpi uchi do kibadachi. I robimy do kokutsudachi. Ja się odwrócę w tą stronę, tak było. Teraz robimy w ten sposób. Nie ciągniemy ręki do siebie, tylko uderzamy. Tylko uderzamy rękę w tył. Tu sobie wspomagamy uderzenie tej ręki, bo jest większa siła. Gdyby ta ręka była blisko naszego ciała, miałaby wystarczającą siłę. Natomiast odsuwamy tą rękę. To jest ten element, kiedy uderzamy w partnera stojącego nam za plecami. Bardzo ważne jest, żeby każdą jedną pozycję starać się wykonać dobrze. Taka podpowiedź, która ułatwi, jeżeli komuś się miesza, którą ręką robić, to może sobie głośno powtarzać. Prawa, lewa, prawa, lewa. I wystarczy zapamiętać ten układ, bo robimy uderzenia na zmianę. I teraz robi Kuba. Ec, ni, san, si. I na drugą stronę. Ec, ni, san, si. Ok. I to wszystko, jeśli chodzi o wymagania z tych nowych rzeczy do samego kihon. Po świętach wrócimy do przerobienia pełnych wymagań i zrobimy wymagania na wyższe stopnie. Zaczniemy już trzecie, drugie i pierwsze Q. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się jeszcze na takiej technice. Technika nazywa się Oi Gyaku Zuki. Wysoka pozycja zenkutsudachi. Chodź. Wysoka pozycja zenkutsudachi. Z tej pozycji przestawiamy do zenkutsudachi, robimy gyaku zuki, ale to biodro robi tak mocny ruch, że przechodzimy do przodu i skracamy. Na tempa to wygląda w ten sposób same nogi. Jest ech, ni, daleko, san. W połączeniu z nogami, jeszcze raz zrobimy same nogi, wyższa pozycja. Ech, wypychamy biodro do pełnego zenkutsudachi. Ni, przechodzimy do drugiego zenkutsudachi. San, skracamy pozycję. Teraz zrobimy to razem z gyaku zuki. Powoli jest ech, gyaku zuki. Ta technika powinna być tak dynamiczna, że przerzuci nam biodro do przodu. Dostawimy sobie tą nogę. Kamae.
I robimy. Idź. Przejście do przodu. Jeszcze raz. Mocno wypychamy biodro. Zwróćcie uwagę, żeby nie robić tego, że pochylamy tułów, tylko my mamy wypchnąć biodro. Mamy wypchnąć biodro. Ten ruch jest ważny. Gdyby ręce nam wisiały na dole, luźno, zrobimy ruch biodra, to ręce nam same polecą. To same ręce polecą do przodu. I my musimy zrobić ten dynamiczny ruch. Normalnie rzecz biorąc, to ta technika jest przejście jak najbardziej do przodu. Jeśli będziemy robili tylko sam ruch ręki, to nasze ciało zostaje, my musimy normalnie zrobić krok do przodu. A to ma wyglądać w ten sposób, że ta technika nas ciągnie cała do przodu. My musimy prawie przebiec tą kolejną pozycję, żebyśmy zrobili, ale to tylko wtedy, kiedy nasze biodra będą aktywnie w tym uczestniczyły. Jeśli to będzie tylko ruch, to tu teraz przestawimy sobie nogę, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyśmy sobie wypracowali mocno biodro. Teraz nie zwracając uwagi za bardzo na ręce, same biodra jest. Idź, mocno biodro, tak żeby nas przepchnęło do przodu. To jest tak, jakby ktoś nas popchnął z tyłu, to my lecimy do przodu, właśnie idzie Kuba, zaraz go popchnę. Stań Zenku Cudaci, w takiej wyższej pozycji. To jest tak, jak ja bym go popchnął do przodu, on musi polecieć do przodu. Ta siła ma wyglądać w ten sposób. To nie ma być przestawienie nogi, tylko staramy się zrobić kamaję, dynamicznie ruch biodro. Raz, ciało leci, przestawiamy nogę do przodu, tak? Jeszcze raz, to zmienimy sobie nogę. Jest idź, raz, przejście do przodu. I znowu się cofamy, zmieniamy nogę. Pamiętając o tym, wyrzucamy biodro. Idź, jak Uzuki, lecimy do przodu. Tu też jest tak, jakbyśmy starali się, stań tutaj kawałek. Tu, tak, 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 tak. I trzymaj tu rękę. Tak, żeby było widać. To jest tak, jakby po tym ruchu ja się chciałem przyciągnąć. Jak najszybciej, gdybym chciał się przyciągnąć. Robimy ten ruch, wyrzucamy, przyciągamy się. To nasze ciało ma przelecieć do przodu. Robimy jeszcze raz. Kamaje. Kama. Pamiętając o tym, oba kolana lekko ugięte, wypychamy biodro do pełnego zenku cudaci. Tutaj nie ma żadnej takiej ściemy, że my będziemy robili taki ruch i będziemy tylko przechodzili. Tutaj z wysokiej pozycji wypychamy biodro do pełnego zenku cudaci. Tu jest gyaku zuki. Ta siła jest tak duża, że nas przerzuca do przodu i dopiero skracamy pozycję. I robimy. Raz, przejście do przodu. I zmieniamy nogę. Idź. Raz, przejście do przodu, tak? Kamaje. Jeszcze raz. Idź. Zmieniamy nogę. Pamiętajcie o tym, żeby ten pierwszy ruch nie był ruchem ręki, tylko ruchem biodra. To biodro nam powinno zrobić ten element. Myślę, że to będzie na tyle dobrze widać. Trzymamy kamaję i mamy stąd wypchnąć biodro. To biodro ma nas przerzucić do przodu. Często się zdarza, że osoby wykonują ruch ręka. Ręka i przestawiają nogę. To zupełnie inna technika. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Kamaję i pamiętać, biodro robił. Idź, jak Uzuki, przejście do przodu. Kamaję, idź, przejście do przodu. A teraz sobie połączymy takie dwie techniki. To będzie gyakuzuki, gyakuzuki. Właściwie to jest oj gyakuzuki, gyakuzuki. Dlaczego to się tak mówi oj gyakuzuki? Bo robimy gyakuzuki z przejściem. Gyakuzuki ze zmianą pozycji. Teraz ta technika będzie wyglądała w ten sposób, że łączymy, robimy jedną technikę, przejście, drugą technikę i dopiero skracamy pozycję. Kamaje jest idź, robimy raz, dwa i dopiero skracamy pozycję. Kamaje jest idź, raz, dwa i dopiero skracamy pozycję.
Próbuję, ja teraz popatrzę. Kanoje. Edź. Tak. Musimy zwrócić tylko uwagę na to, żeby ten pierwszy ruch nie był krótkim ruchem. My musimy zrobić ruch do przodu, bo to on nas przeciąga do kolejnej pozycji. To nie ma być tylko ruch ręki, ruch ręki. Tu nie o to chodzi. My musimy wypchnąć biodro i potem zrobić drugą technikę. To jest tak, gdybyśmy stali w pozycji walki, ja robię raz, dwa i ta druga technika dopiero dochodzi do partnera. Pierwszą techniką nie sięgnie się partnera, natomiast druga jest już realny zasięg do wykonania. Kamaje. I cofamy się troszeczkę. Jeszcze dalej pierwsza technika musi być. Ej. O tak. Już jest lepiej. Ej. Jeszcze głębiej. Kończ jeszcze mocniej tą pierwszą technikę. To pierwsza technika wyciąga naszą dynamikę do przodu. Ej. Cofamy się. Ej. Normalnie rzecz biorąc w walce ciężko by nam było się zatrzymać. Teraz raz, dwa, stop. To jest nawet trochę za mało. Normalnie ta technika powinna się skończyć tutaj i ta nasza noga jeszcze dalej leci. To jest tak, jakbyśmy robili tą pierwszą technikę i zmieniali pozycję. To tu teraz po dwóch technikach. Jedna, druga i jeszcze powinniśmy zmienić pozycję. Ta technika powinna być tak dynamiczna, to biodro powinno nas mocno wepchnąć, daleko wepchnąć do przodu. Łyczek wody i wracamy. Ok, wracamy na miejsca. Skupimy się teraz na technice Maigiri Oizuki. Trudna technika do wykonania, z tego względu chodzi o samo połączenie techniki. Jest bardzo ważne, tu też można skorzystać z podporu krzesła. Z podporu krzesła, już tłumaczę dlaczego. Trzymaj krzesełko, będzie mi wygodniej. Jest ta zależność, tak jakby nam ktoś przywiązał nogę i rękę na jednej lince i z tyłu trzymał na takiej rolce. Kiedy noga idzie do przodu, to ręka jest z tyłu. Kiedy ręka idzie do przodu, to noga wraca. Tu Maigiri Oizuki nie może być tak. Raz, dwa. To jest za późno. To musi być wykonane. Powrót nogi, to już jest uderzenie ręki. A dlaczego? Stań tu, tak żebyś nie zasłaniał. W ten sposób, tak? Jeżeli to jest partner, to jest jego ręka, która będzie atakowała. Jeżeli ja zrobię raz i teraz nie uderzę, to ta ręka mnie trafi. Natomiast jeżeli ja zrobię raz, dwa, to partner nie zdąży wykonać techniki. To jest też w połączeniu, stań tu tak po ukosie, będzie cię widać. W połączeniu, kiedy będę atakował Chudan, to partner będzie starał się obronić, tak? Chudan postawię nogę, Jodan to partner zdąży. Natomiast jeśli to będzie wykonane raz, dwa, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta moja technika wejdzie. Więc z podporu bardzo proszę, żeby starać się robić powoli. Jeśli komuś sprawia problem zatrzymanie nogi na wysokości pasa, to powinien to robić w dół w ten sposób, żeby nauczyć się schematu. Raz, dwa i stawiamy nogę. Raz, dwa, w ten sposób, tak? Potem próbujemy robić. Teraz ty. I robimy. Za późno ręka. Wolniej. Edź. Tak, noga. Powrót ręka. Edź. Za późno ręka. Wolniej, jeszcze wolniej. Edź. Noga, powrót. Tak, w ten sposób ćwiczyć i potem dopiero przyspieszać, kiedy schemat jest prawidłowy. Edź. I ciut za późno ręka. Wydech, będzie lepiej. Edź. Tak, my musimy wyczuć ten odpowiedni moment,
musimy się nauczyć z pozycji kamae, musimy się nauczyć, w którym momencie ta ręka ma wyjść. W którym momencie ta ręka ma wyjść. Tu oczywiście jest ta technika, że to biodro nie idzie tak mocno daleko, krótsza ta technika, ale my musimy zrobić. Co nie znaczy, że to ma tak wyglądać. Bo to też nie o to chodzi. My mamy zrobić ruch do przodu, kiedy wraca noga, wyprowadzamy rękę. To zmieniamy sobie nogę i robimy. No, powrót, tak. I raz, dwa, lepiej. Idź. I dużo lepiej lewą niż prawą. Już powiem dlaczego. Jeśli ktoś jest praworęczny i prawonożny, to ma wyrobione pewne nawyki. I ciężko jest się przestawić, jeśli ruch jest w tym momencie inny, nienaturalny, niewyuczony. Natomiast jeśli to robimy stroną, z którą mamy większy problem, bo jeśli ktoś jest prawostronny, to lewa strona jest gorsza we wszystkim do wykonania, to teraz nam będzie się łatwiej to wykonywało, bo nie ma w głowie tych takich zahamowań, tych takich automatów, że w tym momencie ta ręka ma iść, a tu trzeba zupełnie inny moment wyjścia tej techniki zrobić. Dlatego na drugą stronę będzie się wykonywało łatwiej i prościej tą technikę. Robimy. Spróbuj się teraz, żeby ta technika jedna i druga była dynamiczna. Złapać ten moment, kiedy to ma być wyjście. O, lepiej. I tak, lepiej. San. Dużo lepiej. To teraz zamienimy na drugą stronę. Uwaga. I tu już są te stare nawyki, że to jest nie tak i brakuje troszeczkę. Jeszcze robimy. Lepiej, tylko obie techniki mocno. I troszkę za późno ręka. Sam. Musi być koniec ręki. Edź. Ok, a teraz bez podpórki. Kamae. Edź. Lepiej. I lepiej. I zmień nogę. Edź. I ok. To tyle, jeśli chodzi o technikę Maibiri Oizuki. I z tego, co zauważyłem, to już nasz czas dobiegł końca, jeśli chodzi o sprawy treningowe. Bardzo proszę, bo teraz będziemy mieli praktycznie tydzień przerwy. Dzisiaj jest środa, spotkamy się dopiero za tydzień w środę, więc bardzo Was proszę o to, żeby zrobić sobie jeszcze trening przynajmniej raz w tym tygodniu. Wybrać sobie taki dzień, w którym będziecie mieli trochę czasu. Jest ten okres przedświąteczny, wprawdzie w takiej sytuacji jak jest. Na pewno trzeba w domu dużo pomóc, ale też trening jest ważny. Nie dostałem jeszcze filmików, jeśli chodzi o wykonanie pompek. Będę Was rozliczał, będę liczył Wam odsetki od każdej pompki, od każdego dnia, który powinienem otrzymać ten filmik, a go nie otrzymałem. Dostałem tych filmików chyba 2 albo 3. Oczekiwałem więcej, to żadna tragedia. Nagrać, jak się wykonuje 20 pełnych pompek i filmik ma trafić do mnie. Wrzuciłem już filmiki na YouTube'a. Udostępnię linki z dostępem do poprzednich treningów. Dołączę jeszcze te 2 treningi, ale o tym poinformuję już osoby zainteresowane. To tyle, jeśli chodzi o kwestię dzisiejszego treningu. Ukłon do siebie. Os. Stajemy na zbióreczkę. Musum widać. Rej. Os. Sejzam. Mokso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kemo, otwieramy oczy. Szanowni, wej. Os. Os.
Silani Rej. Os. Kani Rej. Os. Kierowcu. Rej. Os. Os. Widzimy się za tydzień w środę. Arigato.